Jestem razem z Zuzą. Trochę cześć, Zuza. Cześć. Zuza, proszę, siadaj tutaj, ja się przesiądę tutaj. Cześć. Malwina, bardzo miło. Czas odkryć wszystkie karty. Na imię mam Zuzanna, przyjechałam z Warszawy, lat mam 30. Zuza, jak na ciebie patrzę, to widzę od razu taki obraz. Dom kryty strzechą, drewniany, piec kaflowy i ty ubijająca masło. Jest coś w tym? Jest w tym coś? Tak. Praktycznie trafiłaś. Może naprawdę? Poza tą strzechą praktycznie wszystko się zgadza, bo tak? Mój dom jest w środku lasu. A ja tu widzę z kolei bajkę o kopciuszku. Ojej, dziękuję. Troszeczkę tak, tylko przed metamorfozą. A komu ja mam się podobać w czterech ścianach? Ścianom? Ale nigdzie nie wychodzi. To trzeba wejść? Niespecjalnie. Dlaczego? No, mam swoje problemy, które jednak uniemożliwiają mi swobodne czucie się w tłumie. Zuzanna nie była zawsze Zuzanną. Urodziłam się jako chłopak w Bieszczadach. W wieku 20 paru lat wyjechałam do Warszawy, żeby rozpocząć leczenie. Jak to jest żyć w ciele mężczyzny i czuć się kobietą? Transseksualizm to jest brak zgodności między tym, co masz w głowie, a tym, co masz między nogami, że tak powiem kolokwialnie. Nie da się tak naprawdę w pełni opisać uczuć, które temu towarzyszą. Bardzo wielu znajomych straciłam i już nigdy nie odzyskam, chociaż były to osoby naprawdę bardzo drogie mojemu sercu. Popadam w dosyć głęboką depresję, rozpadam na bardzo wiele małych kawałeczków, które potem bardzo ciężko jest pozbierać. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Moje dzieciństwo wyglądało, myślę, jak dzieciństwo większości dzieci. Mniej więcej na przełomie 11 roku życia zaczęłam odkrywać, że coś we mnie zupełnie nie gra i dlaczego nie przypomina moich szkolnych koleżanek. W wieku 11 lat zaczęłam zapuszczać włosy i to było dla mnie takie, że chcę, muszę mieć w końcu coś, co utożsamiam z kobietami. A dokuczali ci przez to, że oczywiście, że mi dokuczali. I co mówili? Byłam wyzywana od pedałów. A jak ty na to Ale dalej je nosiłaś? Cały czas, aż do wstąpienia do wojska. Do wojska? A czemu do wojska? A gdzie by ze mnie zrobili mężczyznę, jak nie w wojsku? Przerażały mnie reakcje otoczenia. Jednak w moich okolicach homofobia była dosyć wysoka i wolałam to ukryć. Wiedziałam, że nie będę miała życia, że ja muszę być mężczyzną. Żeby sprawiać wrażenie silnego i stanowczego faceta, Zuza próbowała wielu typowo męskich zajęć. Pracowałam przy ścince drzewa, w ochronie i w końcu zrozumiałam, że tak naprawdę nie mogę dalej uciekać od problemu. Wyjechałam do Warszawy i tam zaczęłam procedurę korekty płci. Zuzanna czeka wciąż na nowe dokumenty, w których nie będzie już mężczyzną. Skupmy się teraz na stylu Zuzy, który nie jest zbyt sexy. Czy ty masz w ogóle sukienki w swojej szafie? Oczywiście, że tak. A masz ze sobą na przykład jakieś rzeczy na zmianę? Tak. Bo ja ciebie strasznie chcę zobaczyć w sukience. Nie ma problemu. Zuza, jesteś? Jestem, jestem. Gotowa? Jak najbardziej. Chodź. Jeszcze jako nastoletni chłopak Zuza przebierała się w sukienki, ale musiała to robić w tajemnicy. No właśnie. To, co teraz założyłaś na siebie, to była pomsta dla nieba. Sama z siebie zrobiłaś trochę pośmiewisko. Mając takie ciało, taką figurę, tak się ubrać, to jest naprawdę duża droga duża do pokonania. Droga. Musisz najpierw tę kobietę w sobie odkryć, bo ojej. Jak na razie wolę cię w szarym swetrze i w za dużych spodniach, bo to przynajmniej jest neutralne. Co jest twoim marzeniem, takim, które myślisz, że mogłoby się spełnić? Prawdę powiedziawszy, przed programem przejrzałam sobie wasze fanpage'e i po prostu zrobiłam takie wow, że nie jestem nawet sobie za bardzo w stanie wyobrazić, co wy możecie ze mną zrobić. Mhm. Chciałabym po prostu znaleźć jakiś nowy sposób na siebie. Wiesz, że może być ostro. Wiem, że może być ostro. Ale masz ochotę się z nami w to bawić i tak, spróbować. Jak każda kobieta uwielbia ubrania, więc... No i to jest now you are talking. No to co? Działamy.